Cześć, witajcie. Dzisiaj będzie temat komputerowy i myślę, że dość ciekawy, ponieważ jak wiecie już z ostatnich filmów, że do mojej nowej platformy, do mojego nowego komputera, który nie będzie stał tam, tylko po tamtej stronie, tyle Wam mogę zdradzić, kupiłem procesor Intel Core i7-8700K, 6-rdzeniowy, 12-wątkowy. Różne opinie krążą o tym procesorze, wielu osobom on się grzeje już na starcie, inni mają całkiem przyzwoite temperatury, nawet w stresie, na przykład na chłodzeniu wodnym Thermaltake'a widziałem jakiś test, że było to 52 stopnie przy maksymalnym obciążeniu bez podkręcania, tak więc moim zdaniem dobry wynik. Natomiast krążą też słuchy, że taki procesor nawet na boksowym chłodzeniu się strasznie grzeje. Sprawdzę to dzisiaj, ponieważ muszę po prostu sprawdzić płytę główną z procesorem, z pamięciami, czy to w ogóle startuje, no bo gdyby coś było nie tak, wiadomo, mam kilkanaście dni na zwrot sprzętu czy reklamację, a nie mam akurat żadnego coolera, Aorusa mi się nie chce ściągać, przekładać, więc zamontuję po prostu boksa od jakiegoś Pentiuma, którego mam tutaj też w trzecim komputerze już na dobrą sprawę i zobaczymy, czy to wszystko w ogóle ruszy, jakie będą temperatury w BIOSie. Czyli po prostu, czy na samym starcie procesor się zagotuje, czy będzie masakra, czy będzie głośno. No cóż, zobaczcie, oglądajcie i będzie wszystko jasne. Zapraszam. No dobrze, dzisiaj tylko króciutki filmik, ponieważ pokazywałem Wam w poprzednich filmach właśnie jaką płytę wybrałem, jaki procesor. W tej chwili po prostu sprawdzam, czy to wszystko działa. A ponieważ jak się wydało ponad 2500, no to chciałoby się wiedzieć, czy wszystko jest ok. Tak płyta wygląda już wstępnie zasilona, LEDy na czerwono domyślnie. Troszkę przygaszę, żeby Wam lepiej to zademonstrować. O, że teraz jest lepiej. No i tak, założyłem sobie cooler boksowy od jakiegoś Pentiuma, Celerona chyba nawet, którego mam w trzecim komputerze już w tej chwili. I powiem Wam, że daje radę. Oczywiście to chłodzenie nie będzie domyślnie, bo będzie tutaj chłodzenie wodne typu all-in-one, prawdopodobnie, które niedługo zobaczycie. Ale zobaczcie, krążą teorie, czy Intel Core i7-8700K Coffee Lake w ogóle ruszy na boksowym chłodzeniu z fabryczną pastą, czyli pasta, która była w zestawie nałożona już domyślnie na ten cooler, czy to w ogóle działa. No to zobaczcie sobie, co pokazuje system. Chyba tak, komputer chodzi już jakieś 10 minut i mamy aż 30 stopni. Na 100% chodzi, napięcie jest fabryczne i mamy tutaj częstotliwość zegarów. Czyli z tego co widzę chodzi na turbo, bo 3700 to jest bodajże taka domyślna częstotliwość. Czwórkę mam w tej chwili, jedną kostkę włożoną ramu, też z kompa testowego i napięcia. W każdym razie powiem Wam tak, ruszył bez problemu. Ja oczywiście na tym boksie nie chciałbym normalnie pracować czy grać, bo wtedy te temperatury byłyby strasznie wysokie. Natomiast jak na taki rozruch testowy jest ok. Tak więc wszystko w porządku. W tej chwili mamy... Oj, uciekło. W tej chwili mamy 30, 31 się waha, więc pewnie musiał długo chodzić albo po prostu wytężać się w jakichś grach czy aplikacjach jak Sony Vegas, którego używam, żeby się zagrzać. W każdym razie chłodzenie, które tutaj założę, podejrzewam, że utrzyma ten procesor przy stresie na 50-60 stopniach to max, tak podejrzewam, a w spoczynku właśnie będzie około 30, może 25, zobaczymy. W każdym razie jak chłodzenie przyjdzie i obudowa, ja to wszystko montuję razem. Oczywiście najpierw Wam pokażę te części, żeby było ciekawiej, żebyście troszeczkę jeszcze poczekali. W każdym razie ceny tych gadżetów macie w opisie filmu. Czyli to już trzeci filmik z rozbudowy, z budowy praktycznie nowego komputera od podstaw. Będą kolejne, myślę, że seria dla Was ciekawa. Dobra, zestaw przetestowany, sprawdzony tak wstępnie. Wiadomo, że nie ma żadnych błędów, że się nic nie wysypuje. Generalnie czekam na kolejne podzespoły, będę Wam w kolejnych filmikach pokazywał, co to będzie. Tak więc zaglądajcie regularnie i będziecie na bieżąco. Dzięki Wam za uwagę, pozdrawiam Was, cześć!